O, chodź do więzienia, Dawid, to jest fajnie. Co jest klucz? Właź do celi. Czemu ja? Jak tworzę drzwi? Dawaj klucz, właź do celi, powiedziałem. Twoja środka powiedziałem. Dawaj klucz. Udźgnę w oko. Oho, no no. dowód numer jeden. Panele w pokoju. przeciw jestem, bo to są panele w kuchni. Ja pierdolę. Dowód numer C. Panele w przedpokoju. To na ma zamek, patrz to! Kurwa, chowaj to! Zamknij to! Kurwa! Dawid, damy sobie radę? Damy radę, my to wygramy, kurwa, rozumiesz? Ej, ci powiem tak, Oskar, nie? Kurwa, chcesz, żeby to wszystko było twoje? Co to są, jednodolarówki? To chujesz mi chcesz. Nie chujesz? To jest ich dużo, zobacz. 2, 4, 6, 5, 7? 7 do góry, wow. I 4 w bok. Wow! Masz jeszcze, masz, trzymaj, masz, masz. 4 złotych. O, to jest setka. To jest moje. Kurwa, zakupy idę po rozprawie. No to tam mi się leci, daj mu to, no. A, faktycznie, to trzymaj. Ty nie halo? Patrz, tak jestem bogaty, z kurwa. Złoty telefon. Halo? Halo, dzwonię do ciebie z pliku banknotów. Gang? Mój stary tu jest narysowany, pa. Pa, mój stary. O kurna! Faktycznie! Kurwa, znowu ten budzik jebany. To nie jest wyłącz go! To jest bomba! Zamknij ty chuj! No to szukam jeszcze jednak. Weź, daj środek, ja usiądę na środek. Co? Daj mi na środek, usiądź, bo ja chcę klikać. Dobra, słuchajcie, bo ten, bo za mało pieniędzy mamy, to ja się sam zapowiem, więc... Idę. No to streszczaj się, no. Ja, czyli wysoki sąd, tak. No taki wysoki, co nie? Tak. Trzeba wstać? Proszę wstać! Trzeba! Wysoki sąd idzie! Wstać powiedziałem! Wszyscy! Stoimy, no pies, żyryja! No. Nie zapamiętaj, co wcześniej robiłeś. Mam na ciebie dowody. Znamy się? Dowody potem, proszę pana. Wielody, przy dowody! Dobre! Przedstawić się. Dobra, weź usiąść też i będzie hit. Nie, najpierw się przedstawić. Kim jesteś? Ty nic nie musisz mówić. Czekaj, nic nie musisz mówić. To jest mój klient, to jest Kermit, a on chce się rozwieść z tą kobietą, z żabą i tyle w temacie, więc pan nie musi wiedzieć. Okej, okay. Proszę siadaj, przedstawić. Siadaj. To jest moja klientka i się jej będę bronił, bo mam dowody na to, że to z jego winy się rozwodzi. Wal się. Ale jedy gówno. Ale pierdolenie! Można obrońcy, obrońcy tamtego klienta cały czas się obraca głowę, chyba w nas walił. Czemu pan taki duży nosek ma? Katar mam. Ja zlecam narkotesty po rozprawie. Skończona tak. jesteś skończona. I od kataru robisz tak. Skończona jesteś, siadaj w dupę! Kurwa! Ty chcesz się rozwieść z nią, tak? No. A ty chcesz się rozwieść z nim? No. Okej, okay. A kogo to wina? Jej! Oj, tu się zaczyna wszystko, co nie? Ej, do dupy ten sąd, kurwa. To tutaj może zaczniemy od pierwszego dowodu. Mówicie, że to tutaj wina pana Zieloniutkiego jest, że się rozbudzicie. Spokojnie, wygramy to, spokojnie, nie możesz. Potrzebujemy kilku dowodów, co nie? Tabletki! Paszerował ją lekami na załączonym zdjęciu obrazku. Są tabletki, można zrobić testy odcisków palców. Czy przyznaje się pan do tego, że w sądzie mogę coś powiedzieć? Jako obywatel tego stanu. Dziękuję bardzo. Wysoki sądzie, dziwnym przypadkiem te same tabletki znaleźliśmy w apartamencie Kermita. Plus do tego zapałki. Co to wszystko ma ze sobą wspólnego? Szczerze powiem... Wódę robiła też w ulicy. Panią, ona uzależniona ale są wszystkiego. Robiła wódę z ziemniaków. Ziemniaków bardzo dobra jest. Mają dzieci, robiła w domu wódę, to jest normalne? Ile dzieci macie? Jakieś są podobno. Ile mamy? Nie wiem. Karmiła pani dzieci tymi ziemniakami albo tą wódką? Absolutnie, ja bym nigdy. Wysokie sądzie, ona ci pała wszystko, co jest możliwe. Wszystko. Nawet siarkę waliła. Jeden dowód, wszystko. Problem z alkoholem, okej? Ty waliła tą siarkę! Się cały czas poruszasz w tej wewte, to ty ją waliłeś, to pewnie jest twoja nie, i to jest pewnie podłożone! Nie, nic nie waliłem, no mówię, to siara! Ej, czekaj! Jego! Weź to schowaj, kurwa, to faktycznie twoje było. To się kurwa w ogóle nie klei, co wy gadacie! No tak jest, to nie kruszyć tabletki! Nie. Cisza! Na dużo pytań. Po kolei, proszę. Czy on ci dawał leki? O. Dawał mi. On jest psychologiem. On mówił, że to mi pomoże. To tutaj już drugi minusik na moją lewicę leci. Jaki minusik? No chłop jest psychologiem, pomagaj. On nawaliła wódę, no to jest normalne według sądu? Ale co to za tapsy usypiające na leczenie alkoholizmu? To nie jest usypiające, nie wydawałeś? Nie, to nie jest usypiające. Co to za tabletki? Proszę się wytłumaczyć, bo tutaj druga strona mówi, że to usypiające. Antydepresanty. Czy klientka tutaj pana ma stwierdzoną depresję? Tak. Stwierdziłem. Nie.
Ty je stwierdziłeś? Nie ma stwierdzonej. Ja jestem psychologiem. A, no tak, przepraszam. Masz papiery na to? Tak, kupiłem. Tutaj jest opinia eksperta, że ona wcale nie ma depresji. Wysoki sądzie, mogę coś powiedzieć? Przepraszam. Mogę coś powiedzieć? Znów kobietą byłem na spotkaniu i mogę potwierdzić, że jest chora psychicznie, ponieważ widzi rzeczy, których nie powinna widzieć, dlatego te leki powinny być dalej przepisane. Czy widzi pani różne rzeczy? Ja myślę, że to przez te tabletki. Jeżeli te tabletki pomagają, to ja tutaj plusik poleci tutaj dla pana. Plusik? Powiedziałam, że mi mniej smakuje, ale... O, ale smakują. Że mniej smakuje jej alkohol po tych tabletkach. To dobrze, czyli może rzucić alkohol w tym związku. Jak są tabletki? Dałaś jakie tabletki? Dałaś? Nie wiem, nie pamiętam. Co jest złego w wąchaniu benzyny? A to nie, to ja chcę coś innego. Jak ona wódkę robi cały dzień? Nie ma czasu dla dzieciów. Nie ma! Ty myślisz, że ja jestem kurą domową i ja będę cały czas dziećmi się zajmować? Ów mój klient pracuje w wytwórni filmowej, nagrywa filmy i pracuje ciężko na dom, dzieci i żonę, a ów kobieta nie pracuje, siedzi w domu, wali wódę całymi dniami. To nie jest normalne zachowanie i mają też dzieci i nimi się w ogóle nie zajmuje. Uważa, że nie jest domową. Ile pan zarabia? Dużo. Skoro zarabia pan aż tak dużo pieniędzy, co pan robi z tymi pieniędzmi? Wydaje na dzieci! Wydaje na dzieci i no, tak. Co dzieci z tego na dzieci? Na dzieci, to dlaczego chodzą w poszarpanych ciuchach, co? Kurwa, sam ubrań nie mam! No właśnie! Dlaczego na niankę nie wyda, skoro dlaczego tak nie zapracowany i tyle pieniędzy ma? A czemu na niankę, skoro dzieci mogą spędzić czas z mamą, która... Dokładnie! A to też mogą spędzić! Dokładnie! No! Skoro masz tyle pieniędzy, to możesz się zwolnić i zajmiesz się dziećmi! Tyle razy ci mówiłam, że mam dość, że wystarczy mi, że chciałabym mieć chwilę dla siebie. Kto się zajmuje klientkami? U teściowej są. Kto się zajmuje klientkami? Nie wiem. I widzi sąd, i nawet żona nie wie, gdzie są dzieci, a mąż wie. Jak to pani może nie wiedzieć, gdzie są dzieci? To jest normalne? No miałam się tym zająć, nie wiem, co z tym zrobić. A, pan się zadeklarował, że się zajmie dziećmi. Puchuj, waliłeś tu wódę przed, po co robisz? Nie waliłem wódę. Kurwa, masz, przecież widać, że waliłeś. A co panowie tam? Co? Nie, nic, my sobie tak gadamy tylko. Wnoszę o stwierdzenie trzeźwości na sali. Nie mam Air Combatu, nie stać nas, ja tutaj mówiłem, jestem praktykantem. Nie padł do tego. Przejdźmy do drugiej części rozprawy. Cześć Bugi! Zobacz, jak wysoko jestem. Cisza. Możesz zadać mu pytanie, które przeważy szale zwycięstwa na twoją stronę. Okej. Okay. Ale to kurwa, tak mógłbyś mi chociaż dać chwilę na zastanowienie się nad tym pytaniem. A może on zada pierwsze pytanie? Ja zaraz mogę mieć, kurwa. Zaraz myślę. O, proszę. No, siadaj tam. Ja będę stał. Ja postoję, ja mam dobre nogi. Ty siadaj na miejsce, gdzie ty idziesz do naszych dowodów. Siadaj na miejsce. Co ty robisz tam? No już, poszedł tam. No idź, tam, na miejsce siadaj. Ja przypierdolę za chwilę. No idź, co? Pani Kermiton, wszyscy tutaj wiemy, że ma pani romans z tym oto osobnikiem, tygrysem. I mam na to też niezbite dowody, ponieważ znaleźliśmy w pani mieszkaniu te oto pazury i te oto włosy, które idealnie pasują kolorystycznie do ów tygrysa. Jak proszę pani pokazać. To wytłumaczy? O, proszę bardzo. Proszę pokazać. Proszę, ja przyniosę na górę, przyniosę na górę. A tak, proszę. Proszę sprzeciw! Pytanie miało być zadane bez dowodów! Oddalił! Nie odzywaj się, jesteś skończony, rozumiesz? Jesteś skończony. Sklej tam pizdę na dole. Jesteś skończony. Jakie bliskie mają państwo relacje? Ile ma twoja knaga? Badzie. Oj, to bardzo bliskie. Jesteśmy przyjaciółmi, siedzieliśmy w saunie, tak? To była sauna, to była wanna i się bawiliście zabawkami, które dostaliście na święta. Saunę, on nie chciał kupić, no. O? Przyznaje się pan do tego? Nie. No Żydzi pieniądze, no wysoki sądzie, przecież to widać na pierwszy rzut oka. A bilety na mecz ci kupiłem. Co pan robił w tym łóżku? Kupiłeś w naszym łóżku? O, dobre pytanie. Obcinałem paznokcie, bo mi dałeś obcinaczkę, powiedziałem ci, że mam za długie. Co? Nie pamiętam nic takiego. Takiej powiedziałeś mu, że ma za długie? No byłeś kurwa nie. Pijany, bo chlejesz alkoholiku. Wysoki sądzie, sprzeciw, ponieważ wszyscy tutaj wiemy, że uzależniony alkohol jest ów Kermita, a nie Kermit, także to wszyscy to wiemy. Ale to, że nie jest uzależniony, nie znaczy, że nie pije. To prawda, no pić pije, ale nie, że ciągle chleje, to nie jest, że ciągle chodzi pijany. Nie, mi skliknął. Teraz dostajesz tym młotkiem. Dobrze, czyli nachlałeś się wtedy, tak? No tak. Padel. Przyznajesz się. Kurwa mać. No a nie, że mu paznokcie obcinałem. Nie, mózgu mi obcinałeś, dałeś mi obcinaczki, pozwoliłeś obciąć na waszym mózgu. Ja nie mam w domu takich dłuższych obcinaczków do tygrysich pazurów. No nie mamy nawet paznokci. No właśnie, po co nam obcinaczki, jak mi paznokci nie masz? Teraz o. Drugą stronę zapraszam, tygrysku, możesz zadać pytanie do żabki. Ja już zadam pytanie. Pamiętaj, nic nie musisz mówić, ja tu jestem cały czas, spokojnie. Nie złożyłem przysięgi na księgę, jak w sądach, tak ten. Niech teraz złoży. Nie złoży. Jak tak dalej będziesz, wiesz co ci zrobię? Nie!
O! Nie rób, bo to do przenosi do tego. Do więzienia. Tam trafisz. Nagrywaj to, nagrywaj. A więc. Taki kanon. Robiłeś dnia 3 stycznia. Którego roku? Tego. Nie wiem. A ja ci powiem, co robiłeś. Zleciłeś. Przepraszam. Zleciłeś tej kobiecie. A jaki to był dzień? Zrobić napad na bank. Nieprawda, nic takiego. To prawda. Mam to dowody. Wysoki sądzie, tutaj jest złoto z tego banku. Co? Mało tego, on brał w tym udział. Czy brała pani udział w tym napadzie? Niestety tak. Czy mąż panią do tego zmusił? Pewnie, tak, że nie. Powiedział, że nic nie robię, się opierdalam i tylko wódę chleję i powiedział, że mam iść pracować i mam obrabować bank, bo... To najpierw ja mam pytanie. Sprzeciw, kurwa. Morda. Sprzeciw! Nie. Wysoki sądzie, mamy też dowody, że ów Kermitta i Tygrysek, kiedy ja będąc pod wpływem alkoholu, zmusili mnie do rabowania banku, proszę bardzo, są dowody. A czy wy mieliście wyrok za to? Złapali nas, tak. Tak, no tak, mieliśmy wyrok. Napadliśmy na bank. Mieliśmy wyrok, tak, to prawda. Okay. Chciałem was wszystkich udupić właśnie. Nie, okay. nie, spokojnie, nie mieliśmy. Kurwa, cicho, zbicie mordy, więc nic nie mówcie, bo zaraz zamknąć czas. Są nagrania z kamer, kto się ma? Są. Oczywiście, że są. A gdzie one są? Czemu ich nie mam? To jest kaseta. Kaseta? To jest kaseta. Proszę, wysoki sądzie. Czy ja mam sobie w dupę ją wsadzić? Chyba tak. Tak, to jest klisza, niech pan dokładnie sobie przyjrzy, może pan film sobie otworzy tam w mózgu, kurwa, bo no, sobie przekładam. Że włożę. Owy młotek! Kurwa. Bon. Owy młotek! Kurwa! Włączam telewizor. Mamy telewizor obsługiwać? Czy groził pan jej tym młotkiem? No, oczywiście, że nie. Chciałem pokazać nasze dowody, które znaleźliśmy w mieszkaniu Kermita. Prawdopodobnie żona znęcała się nad nim, a prawdopodobnie ten nos plastika wylądował, bo nie powiem gdzie. Bardzo ciężko się po tym chodziło. Kermitowi się to podobało, przed chwilą sam powiedział. Co kurwa? Nie, nie mówiłem nic takiego. Więc... Powiedziałeś. O co ci słyszałem? Co ty zrobiłeś? Podobało mu się, prawda? Podobało mu się. Pijani. Podobało ja mu się. Ja pierdolę. Krzyczał, że mu się podobało. Ale nie mogłem chodzić. Także dowód tak z dupy trochę wyjęty. Poddałem. Dobre. Dopiero teraz też. A on sprzeciw. Ja też mam sprzeciw. Zamknij się, ja teraz sprzeciw. Nie, ty nic nie mów, ty nic nie mów. Ty zaraz będziesz sprzeciwiał. Papierkami nożyce, który z was mówi i broni jego. Raz, dwa, trzy. Co dałeś? Nożyce. Ja dałem kamień. Aha, miałeś papier. Dał papier. Wysoki sędzio, pragnę zauważyć, że ów klient non stop kłamie. On był karany, ja z nim siedziałem, a on robił gałę tam... Czyli ty byłeś karany. No tak, byłem sobie karany. To jakim chujem go bronisz teraz? Raz w sądzie. Ale jakim chujem ty bronisz, skoro ty też byłeś karany? Czemu bronisz, ty byłeś karany, kurna? Ale ja się do tego ja o tym nic nie lepiej, kurna, ma degeneracja. Idź usiąść lepiej, kurna. Pracowała w strip klubie! No bo można mi mówił, że ja muszę coś robić cały czas, że mam pracować dzieci tutaj jeszcze, może kurwa obiad mu robić. No wiesz, nie mówiło mało. Czy pani pracowała w strip klubie? No tak, no. Ale zgadzał się pan na to? Nie. Nie zgadzał się! Chwila, a chodził do tego strip clubu! On tam pracował, nie chodził! On też tam pracował? Tak, razem pracowali! No. Gdyby komuś się pasowało, to by nie powiedzieli sobie i już nie pracowali tam, przecież to jest logiczne! A, czyli twój klient kłamie, że mu nie pasowało, tak? Nie, ta praca mi nie pasowała, źle mnie zrozumiałeś. Zrzuciłem to w pizdu. Ale przed chwilą powiedział, że nie zgadzał się na to, żeby ona tam pracowała. Nie, no a ty przed chwilą powiedziałeś, że oboje się zgadzali na to. Tam powiedziałeś, że się, że nie, bo ja nie usłyszałem. Ewidentnie kłamiesz! Oj, no stop kłamiesz! Kolejne kłamstwo, ja tutaj, ja ci musisz się postarać bardziej. Zobacz, kurwa, dobre serce ci okazałem, płetwalu jebany. Co ty mówisz, kurwa? Kurwa! Co ty zrobiłeś? Nie będę do tego, sorry. Drzwi, kurwa! Nie zamknę sobie dalej. Ten dowód, który był tutaj, kurwa, w kiblu spuściłem. Co? Nie ma nie dowodu. Za tu leży. A więc jest. Pan był karany. Tak nie byłem. Jak pan i pan. Tylko pani nie była nie karana. Z nami na patrze padła, no zapali nas wszystkich. Wysoki sądzie. Wysoki sądzie. Kurwa, cisza! Wszystkich nas złapali, jeżeli wyszła, prawdopodobnie coś musiała zrobić, żeby mogła wyjść. A po co ja u komendanta byłem? Widzi sąd, u komendanta był, rozmawiał z komendantem, czyli pomógł żonie pewnie wyjść. I tam blisko panu rozmawiał. No a dzięki komu? Wysoki jak sądzie. Ja z komendantem to... Widzi sąd! To jest dobry mąż! To jest dobry mężczyzna! I dałem dokumenty fałszywe, że była trzeźwa, niespełna. Pan podrabia dokumenty? Nie,
Kolejny mit. A czy sąd by nie zrobił tego swojej miłości, swojej żony, którą chciał wyciągnąć z więzienia? A wtedy dzieci już były, czy nie? No były. To przepraszam. A ty byś chciała mieć matkę w więzieniu? Nie rozmawiajmy o mojej matce. Nie masz mamy? Bo to moja... Te dzieci też by nie miały. No, ale ich gdyby, one chyba gdyby już nie mają. Ja. Gdyby nie mąż, gdyby nie Kerby, który pomógł żonie gdyby wyjść. Gdyby nie kochający mąż, a, ojciec, właśnie, dziadek i wujek. Groził, żeby napaść na ten bank. Nic nie groziłem. Do niczego by nie doszło, gdybyś jej nie kurwa. Groził i nie kazał napaść na ten bank. Nie wiem, trzymaj, kurwa, bo nie wytrzymie. Jak się rozpoczęła wasza historia? Jak się poznaliście? Szybko. Ja mam karteczkę, ja mogę pokazać. Ja mam dziennik napisałem kiedyś, czekaj. To jest dziennik, ja tam spisałem wszystkie fajne rzeczy, jakie robiliśmy z moją żoną. Ale jak to cykada 3301. To nie, to tylko okładka taka jest. Myślałem, że pan do cykady należy. Nie. Co to jest cykada? Nie wiem. Skoro nie wiesz, to nie należy. A ty należy? Przepraszam, że teraz mi chcąc. No kurwa, przecież mówię. Przepraszam. To było w dzień Wigilii naszej, jak jedliśmy obiad. Pamiętasz, jak kiedyśmy... Słuchajnie, dojdę. Okej. I to było w dzień Wigilii, jak ty i ty, wasza dwójeczka, spędzała razem Wigilię. Kurwa wadnie! Ja się zdenerwowałem teraz. Wiem, dawaj na ekran dowód. Na ekranie święta. Jest dowód. Nie mam kierować! Okej, piękny dowód. Kurwa! Super dowód. Zajebisty. Co? Nie ma dowodu. Skupić dowód, kurwa. Dowodem był banan. No już. O! Banan! O! Czekaj. I jeszcze lepiej! Z napisem! A co tam, co tam jest napisane? Ja mogę przynieść, pan sędzia. A pan mi przyczyta, bo ja montę jem, to ja ten... Montę dziecka, czas. Poznaje pan tego banana? Panie Bugi? Sprawdzaliśmy. I ten to... Nie, proszę, nie jest pod żadnym pozorem. Bo na tym bananie znaleźliśmy w laboratorium płyny ustrojowe mojej żony. O, przepraszam bardzo. Nawet nie wiedziałem o tym, kiedy zrobiłeś i te badania. I wciski palców pana Gubiego. To jest wyryte pazurem, panie sędzio. Mhm. I to też wykazały testy laboratoryjne. To jest dowód zdrady. Dobrze, proszę usiąść. Mi nie było wiadomo. Brawo. Ten banan jest z Wigilii, ze świąt, tak? Podobno mamy tak. Kurwa lipiec. Ten banan był już zgniły bardzo dawno temu. W słoiku był. Tak. Dokładnie, sfermentowany. Gdzie masz słoik z tego? W laboratorium został. Dobrze, ale termin to jest jedno, bo może on jest jakiś, nie wiem, zmodyfikowany genetycznie i po prostu... Tak, GMO, proszę pana sędziego. Dlaczego GMO? Tutaj na tym znaleziono płyny ustrojowe, kermity i pana odciski palców? Spędzałem z nimi święta, tak? Więc no mogłem dotknąć tego banana, więc... Dokumentacja. Czy to jest jakieś dziwne? Chwileczkę, a dlaczego pan napisał, że pan to zrobił? To pazurem jest wyryte. Aha, nie jest wpisane, teraz że zadajesz sobie. Teraz nie, sobie powiedziałem to? Powiedział. Było powiedziane, prawda? Pan nie słuchał. Pan był zajęty dotykaniem kermity po kolanie, widziałem. O kurwa, przestań, kurwa. Oj. Jak się spojrzała na niego jeszcze. Co na to pani kermita? Ja bym chciała powiedzieć, że to jak znalazłeś tam moje płyny ustrojowe, zajebiste pytanie, nie? Ja nie wiem. Ja mam pewną teorię. Kurwa, ja nie wiem, jak ty kurwa na to wpadłeś w ogóle, kurwa. Ja bym chciała powiedzieć, że ja nic takiego nie pamiętam. No było to dawno, to ma prawo. Przeciw, wysoki sądzie. Przeciw twojego sprzeciwu, zacznij pizda, jak moja klientka rozmawia. Przeciw, ja mówię. Przeciw, wysoki sądzie! Piąty minus. Jak, co? Czy u was już trzeci, u was drugi piąty. No jak trzeci? Jakby żadnego minusa nie mieli. No to teraz masz piąty. Cicho bądź już. Kurwa! Szósty! O, kurwa mać. Mam wyciągnąć dowody na ciebie? Idę do toalety. Zaraz wracam. Trzym się kermita, miłego. Pan do tego banana i tak. Pani... Może na nim usiadłam, nie wiem. On go brał. O, albo. to ja pani może tego banana oddam, bo on mi w sumie nie potrzebny. Da, ja go zjem. Okej. Nie jest, kurwa, no... Dobry, ustrojowy taki. Dobre, machoniowe, o, ustrojowe. Zjadł do wody. Ej, brzyknij mnie tym. Co? Widzisz sąd, to jest chore, widzisz sąd. Ja nic nie mówię, ale to jak na razie tylko pan mnie tutaj bzyknął. Sprawa wygląda tak. To ja zrobiłem, przepraszam, nie chcę, przepraszam. Była impreza, były zapałki. Niestety zajęły się moje włosy, a zapałki dzierżył Hermit. Nigdy nie miałaś włosów.
Miałam ich 10, a teraz mam 1, 2, 3, 4. No nie masz. Nie, nie mam głosów. Mam w torebce. Ale ja miałam przeszczep, ty pamiętasz? Kurna, kiedy miałeś przeszczep, jak ty już w klubie pracowałaś i miałaś tych włosów. Czy pani się brała te tabletki? Ona tak? te tabletki chyba znowu brała. Nie, proszę kontynuować, tak, z ciekawości. Sprzeciw mam. Jak ja mogłem palić włosy żonie, jak my pod wodą mieszkamy? Miałam włosy! Nigdy nie miałeś włosów, nie chciałaś mieć włosy. No kurwa, czego nie jadłeś? Chciałaś mieć włosy, nigdy ich nie miałaś. Kurna, mać. Na nogach chyba miałaś. O, na fajnie. Tak już się kłóciliśmy, to też chciałam coś. No widzę właśnie. Piątka, dobra, bo dobra. Ciąże ona telefonu nie ma. Jak najebana była, to po co jej telefon? Pijaku się nie pisze SMS-ów. No pan dobrze wie, że po pijaku się nie pisze. Tak właściwie to ta rozprawa mogła się zakończyć na samym początku, bo obie strony są zgodne co do rozwodu, nie? No tak, ale dzielimy majątek tak, żebyś ty nie miała nic, a miał wszystko. A, to i tak jest, nie. Okej, w takim razie tutaj zaczyna się rzeczywiście Aj kurwa, robi się poważnie. O co walczyć? Cała rozprawa o to chodziła, żeby on miał wszystko, ty nie miałeś nic. Przecież tak mówił w wywiadzie, bo ja też tak mówił, że ty nie miałeś. Ale, ona i tak już nic nie ma. Przecież w wywiadzie było, jak prowadzi wywiad, że ty nie miałeś dzieci, pieniędzy, domu, a będzie miał wszystko, a ty nic. W wywiadzie tak powiedziałeś publicznie? No tak powiedział. W telewizji publicznej. Bugi też tam był. On tak siedział nawet, patrzył, i wtedy powiedział, a super. Ja pokazał poduchę fajnie, no siedział. A super powiedziałem, no. Tak? Tak. Nie, no kurwa, sędzia, trzymaj mnie, bo mu zaraz przymierdolę. No zobacz mi! Zobacz mi, mocuj się! Pan chce, żeby ona nie miała nic, ale ona już nie ma nic. No to prawda, już no ma. To po co się kłócić? Ale to jest myśl, słuchaj, nie ma nic, mogę mieć coś. Może pani mieć jego. Chodź, jebać to, pieniądze. No, to jest ma pieniądze, może myśl. Fajnie. To tyle? Dobra, Kermita, idziemy do domu. Mam co ty? Wow, co zrobiłeś? Ej! Gdzie jest mój młotek? Kurde, co jest? No uderz rybą. Co? Czekaj, jeszcze raz przyjeb.